Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszam was na kolejny odcinek z Minecrafta. Dawno nie było takich mapek, których przedstawiałem, dlatego też dzisiaj znalazłem coś dla was bardzo fajnego, a to się nazywa Welcome to the World of Illusion by Bigree. No i dobra, tutaj mamy ustawić video settings, tak, czyli render distance mamy ustawić na bardzo wysoki, tutaj dla tych, którzy by nie wiedzieli, ja tutaj mam w Optify, nie, bodajże. No i mamy tutaj render distance, mam tutaj na 32 czanki, czyli to jest u mnie maksymalna ilość. No i chcę wam pokazać świat iluzji. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra, to jest już zaponumerowane. Pójdźmy sobie najpierw do pierwszej iluzji. Lol. Zobaczcie. Nie mogę się ruszać. Tak wygląda pierwsza iluzja. Tylko czekajcie, muszę zobaczyć, czy mam... Czy mam, kurczę... Tego Optifine'a chyba nie mam. Bo nie mam tutaj żadnego zooma. Dobra. Patrzcie jak to wygląda. Teraz wróćmy. Pójdźmy do drugiego. O, nie wiem dlaczego tak ląduje. Dobra. Wróćmy. Pokażę wam najpierw wszystkie po kolei. Patrzcie to. To wygląda jak kwadrat. Chociaż tutaj już od razu można coś widzieć. Czwóreczka. Będzie 8 mapek. Nice. Fajnie to wygląda. W ogóle co to za texture pack? Tak jakby całkiem inne cegły. Najpierw wam pokażę. Czemu nie mogę nacisnąć guzika? Aha. Czekaj, byliśmy na czwóreczce, nie? Wróćmy się na piątkę. Okej. Okay. Fajnie to wygląda. Zrobię od razu screena. Świat iluzji. Piąteczka była, szósteczka. A potem będziemy sprawdzali, o co w tym chodzi. Wow. To wygląda jakby to był... Nie wiem, taka zjeżdżalnia, nie? Zobaczcie. Tak jakbyście byli na basenie, na tej zjeżdżalni wodnej. Fajnie to wygląda. Guziczek. Siódemka. Lądujemy? Wow. Sody. Sody, sody. Tylko u mnie ten render distance wcale nie jest aż taki... Taki ten wysoki, nie? Dobra, idziemy jeszcze na jedno. Czekajcie. Tylko niepotrzebnie nacisnę guzik. Wow. A tu co? Minecart. Smoka mamy. Czekajcie, ja tutaj wyłączę... Wyłączę chmury, bo będą tu nam przeszkadzały. Lol, patrzcie, tutaj wygląda jakby ten smok na nas się patrzył. Chyba pewnie mamy się przejechać. I zobaczcie tutaj, ten oto smok patrzy się na nas cały czas. No ale tutaj, no po prostu widać już jak to jest. Ale to zobaczymy jeszcze też za chwilę. Patrzcie, nieważne jak idziemy, ten smok się na nas patrzy. Dziękuję. To nie tak miało być. Mam nadzieję, że teraz co? Będziemy spadać ze świata? No dobra. Gdzieś się zrespiliśmy, tylko gdzie? Kto mi powie, gdzie się zrespiliśmy? Dobra, ja tutaj teraz piszę sobie bodajże game mode. Game mode 1. Nice, działa. Bam! I wróćmy sobie do tej pierwszej mapki. Bo tak, wyjdźmy sobie tutaj z tego ogrodzenia. Czekajcie, nie mogę coś tutaj... Mogę latać? Mogę. Teraz pokażę wam, o co chodziło w tej iluzji. A, czekajcie, tutaj była ta nasza pierwsza. Właśnie. Tutaj druga? Ty, gdzie ja byłem? Ja już nie wiem, gdzie ja w ogóle wylądowałem. Tutaj była nasza pierwsza iluzja bodajże. To był command block, nie? Zobaczcie. To tak właśnie wyglądało. A tak naprawdę to zostało tak fajnie zbudowane. W poziomie. Te kulki. No i powiedzmy te łodygi tak odopiono. Zobaczcie. Te kolumny.
To jest nasza cała iluzja. Tylko jak będziemy ustaniemy pod jakimś kątem, to wtedy da nam właśnie tą figurę, że tak powiem, ten kwadrat. Czy jakby to nazwać sześciokąt, to wygląda bardziej jak takie coś z chemii, jak to się tam na to mówiło. Pamiętacie, nie? Zobaczcie. Tylko jeszcze trochę o... Powiedzmy, że to tak było mniej więcej. Tu gdzieś powinna być ta podłoga, o. Aha, tutaj. Dobra. Wiecie, o co chodzi, nie? Zobaczymy teraz drugą. To właśnie nie wiem, co to było, ale dobra, czekajcie, ja sobie wezmę tutaj bloki, żebym wiedział... mogę tutaj kłaść? Ty, nie mogę nic tutaj budować, ale... O, tak będzie mi lepiej. Zobaczymy, o co w tym chodzi. Render distance był daleki. Może to powinniśmy patrzeć jakoś z góry? Bo nie bardzo wiem, o co w tym chodzi. To był tylko kwadrat. Tak do końca tego nie było widać, nie? Ty w ogóle... Da się jakoś latać szybciej? Czekajcie, może... Speeda? Jakąś potkę? Nie wiem, nie znam komendy. Zapomniałem po prostu komendy. Nie. Nie wiem, o co w tym chodzi. No nie mogę latać szybciej, ludzie, nie wiem, o co chodzi. Albo tu to coś jest? To pewnie widzieliśmy pod złym kątem. Ta dwójka na pewno coś tam tak. Jeszcze może mgła wyłączę. Clouds off, full screen. Nie wiem, o co chodzi. Tego nie było widać w każdym razie. To powinniśmy pewnie być gdzie indziej. Czekajcie, wpiszę sobie kill, bo tak latać powoli to mi się na pewno nie będzie chciało. Dobra, teraz jeszcze raz się zabijemy. Jakiś sfejlowany ten spawn. Wróćmy tutaj. Pójdę jeszcze raz na tą dwójkę. Tak szczerze. Nie widzę tutaj nic. Aaa, what the heck? Aaa, dobra, to nie było to. To było to. A ja w ogóle się nie odwróciłem. LOL. Stąd to widać tak, a co do czego to jest tak zbudowane. Dobra. LOL. Tamto nie było naszą drugą figurą. Nie wiem, dlaczego się tam odwróciłem. To było tutaj. Okej. Dobra, stąd widać, że to jest całe, a jak się podleci, po prostu jest obniżone piętrami. No i na tym polega ta cała nasza iluzja. To, żem teraz skisił, leciałem tak długo. To było właśnie to. To o to mi chodziło. Patrzcie. Właśnie, czekajcie, bo patrz, z tej perspektywy... Czekaj, gdzie to była nasza podłoga? To wygląda, że to jest całe, co nie? A tutaj, o, widzicie? Są te dziury, które pozwalają nam widzieć w sumie tamte kolumny. Dobra. Taka to iluzja. Nice. Wrócę się jeszcze raz. Trójka, co było w... Nie, to było w trójce. Sorry. Idziemy na czwórkę. To pewnie się domyślacie, o co chodzi, bo to widać od razu. Chociaż nie wiem. Zaraz zobaczymy, co to są za bloki. LOL. Jakie to ogromne. A myślałem, że to jakiś texture pack. LOL. To wyglądało z daleka jak texture pack, co nie? No naprawdę, to mnie naprawdę... jak to powiedzieć? Strollowało, nie? Co myślę, co to za texture pack? Wcześniej jeszcze mówiłem. Jakieś inne bloki. A to jest takie ogromne. Ja nie mogę. Czekajcie, gdzie jest ta nasza ta baza? W ogóle czemu ja tak wolno latam? Ej. Jeszcze raz tak dla porównania. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Czemu ja tak wolno latam?
Zobaczymy, czy on w ogóle w środku też pobudował? Lol, wszystko. Na full. Dobra, muszę tutaj wpisać znowu kill. Tak będzie łatwiej, wrócić. Czwórka czy piątka? Czwórka czy piątka? Aha, dobra. Tutaj pewnie to samo. To wygląda strasznie, podobnie. I też to taki wilgachne. Dobra, to działa właśnie na tym samym sposobie co przed chwilą. Ale pomysł też niezły, nie? To wyglądało dla mnie zdecydowanie jak texture pack. No i znowu... Ja nie mogę, czemu tak to powoli lata? O, patrz jak to wygląda w ogóle z góry. Epicko, co nie? No super, teraz aż za daleko poleciałem. Szup. Szup, szup, szup. Szóstka. Czekajcie, nie da się tu wziąć enderpearl? Może jakoś szybciej by się leciało? Nie no, tym to się nie da. Dobra, to wyglądała nasza ta fajna fontanna. Okej, okay, tutaj wszystko się kończy. Z daleka to właśnie wygląda inaczej. Tu widać, że command bloki były, powiedzmy, w grze, że tak powiem, bo tutaj o, tak naprawdę nie da się tego tak skrócić. Chyba, że tutaj są te niewidzialne bloki. Ta blokada, czy jak to się zwało? Bariera taka. Chociaż nie. Nie, command bloki zdecydowanie. Z daleka to wygląda jakby było taką całością. A tak naprawdę to nie jest... Fajny pomysł, nie? Jak będziecie chcieć tą mapę, to oczywiście będzie w opisie. Muszę tutaj znowu się zabić, bo tak szybciej się wraca. Mamy jeszcze teraz siódemeczkę. Tutaj te nasze schody. Patrzcie, to wygląda jakby to było w sumie... He? Blisko, nie? Czekajcie, tu. A jak odlecę, patrzcie jak to się w ogóle wygląda... He? Patrzcie jak to daleko się wydaje. Przed chwilą przyleciałem może parę metrów. I to pokazywało nam schody, nie? A zobaczcie jak to w ogóle zostało zbudowane. Też takie wilgachne schody. O lol! To się wydawało naprawdę takie małe. A to wszystko jest takie wilgachne. Ja to myślałem, że to są pojedyncze schody. Nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. Fajnie zbudowane. Gdzie ta moja baza jest? Muszę guziczek nacisnąć. O, nie tutaj. Oh my god. Teraz nie wrócimy do domu. Bam. Ósemeczka. Zobaczymy, co mam pod ósemeczką. Aaa, to był nasz ten ziomek. To już na pewno się domyślacie, co tu będzie. On się tutaj na nas patrzył. No. No myślę, że do niego możemy sobie podlecieć. Siema. No i tylko dzięki właśnie temu sposobie budowania, czy tam budowy, widać to jak on by się na nas cały czas patrzył. Trochę ma spłaszczone ryj, ale to szczegół. Ale pomysł jest w ogóle niezły. Tak to wygląda cały ten nasz smok. Wow, nawet ma z przodu ryjka. Tutaj wygląda nieco inaczej. No z tej strony brakło mu oczu. Taki pixel art. No dobra, ja tutaj będę kończył to wideo. Mam nadzieję, że jako tak wam się to podobało. Linki oczywiście do tego będą zamieszczone pod wideo i to będzie na wersji 1.8, od razu mówię, żebyście długo nie szukali. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hejo!